Cześć i czołem, kluchy z rosołem! Witam się z Wami bardzo serdecznie na naszym kanale. I Oliwia właśnie wróciła do domku z przedszkola. Teraz myję ręce i muszę na nią poczekać, bo mam dla niej... Dzień dobry! W idealnym momencie przyszłaś, bo właśnie mówię, widzą, że mam dla Ciebie challenge. Tak, nasze balony już troszeczkę są w dole, ale jeszcze fruwają. Słuchasz mnie troszeczkę? Przez 12 godzin będziesz robiła wszystko na odwrót. Co? Tak. Dobry challenge czy niedobry? Dobry. Ja myślałam, że się zapytasz, dlaczego przez 12 godzin, a nie przez 24. Zapytasz mnie o to czy nie? A to ja Wam wytłumaczę, zawsze robimy 24 godziny, ale że dzisiaj Oliwia dopiero co wróciła z przedszkola, to po prostu zrobimy ten challenge przez połowę dnia. A połowa dnia to jest 12 godzin. Opowiada jeszcze, jak dzisiaj minął Twój dzień, pierwsza połowa Twojego dnia. Spoko było? Tak, średnio. No widzę po minie, ale wszystko jest w porządku. No to świetnie, dobra, podejmujesz to wyzwanie? Tak. Pewnie, że tak, a Wy koniecznie zostańcie z nami, żeby zobaczyć, jak Oliwii wyszło to wyzwanie. Pamiętajcie również o łapkach w górę, bo to jest zawsze dla nas bardzo miłe. Subskrybujcie nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, oczywiście z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego naszego kolejnego filmu, bo filmy dodajemy. Codziennie. Okej, czy jesteś głodna? Nie. Na pewno nie? To skoro nie jesteś głodna, to ja Ci coś naszykuję, bo dzień na odwrót oznacza to, że jesz wtedy, kiedy nie jesteś głodna. Dobrze mówię? Chyba tak. Ale, że powinnaś jeść teraz obiad, a robisz wszystko inaczej, to dam Ci deser. Jesteś ciekawa, co to będzie? Tak. Upiekłem sernik, może być? To siadaj sobie, a ja przygotuję dla Ciebie pyszny kawałeczek serniczka. Proszę bardzo, nawet narysowałem specjalnie dla Ciebie serducho. A, dobra, jeszcze pójdę po widelec. Zawsze jesz łyżeczką, to dzisiaj zjesz widelcem. I proszę, zajadaj smacznego, ale nie tą rączką. Jesteś praworęczna, więc dzisiaj jesz lewą. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z tym ciastem. Oceń, jaki jest jego smak. Czy dobry? Bardzo się starałem. GPS-ie, zrób mi coś do picia. Oczywiście. Tylko co, z reguły pijesz herbatkę? To muszę... Muszę kawę. Tak, dobry pomysł. I do tego bez cukru. No. Bo Ty normalnie słodzisz herbatę. No. To zrobię Ci taką mocną, czarną kawę i mam nadzieję, że będziesz się po niej dobrze czuła. Kawka zrobiona. Możesz próbować. Boję się. Nie dziwię Ci się. W sumie to Twój tata pije w tym domu tylko kawę, a my nie. I co, niedobre? Nie. Tak myślałem. Oliwio, tak się zastanawiam, czy umiesz stanąć na głowie? Nie, nie umiem. A spróbuj. O nie, dobra, boję się o Ciebie. Lepiej nie będziemy tego testować. I ogólnie Oliwia z reguły po przedszkolu zaczyna się bawić, tak jak teraz. Już się dorwałaś do balonów. A dlaczego skoczyłeś na balona przed chwilą? O nie, zdradzasz moje tajemnice. Widzowie tego nie widzieli, bo ja sobie siedziałem tam na pudełkach i tak skoczyłem na balona. O to chodzi Oliwii. Bo też się chciałem troszeczkę pobawić. Pokażesz widzom jak? Drugi raz nie potrafię. O nie, ała. Dobrze, bo mi przerywasz to, co ja mówię do widzów. Bo chciałem zauważyć, że Ty po przedszkolu zawsze zaczynasz się bawić albo odpoczywasz. To dzisiaj musimy zrobić inaczej. Zaraz dostaniesz swoją książeczkę i odrobisz pracę domową. Gdzie ją masz? Na pewno ją przyniosłaś z przedszkola. Nie mam. Trzeba ćwiczyć literki. Ja zaraz ją znajdę. Wywęszę moim nosem. Nie można wywęszyć. Wszystko można. Szybciutko proszę ją przynieść.
O, a jeszcze się muszę zastanowić, co ci podam na kolację. Na kolację powinno być śniadanie? No. Ale to by było za proste, bo byś dostała płatki z mlekiem. To też tak jakby... Wiem, co ci podam. Na kolację dostaniesz obiad. Dobra. Zupkę. Tylko będziesz ją musiała zjeść widelcem. Co? Będzie mega śmiesznie. Tak. Tego nie nagrywaj. No muszę. Wojtek, zamienię sobie na łyżkę. Twoi fani są mega ciekawi, jak ty sobie z tym poradzisz. Ja myślę, że znajdziesz na to dobre rozwiązanie. Na przykład zjesz tą zupę jak Japończycy albo Chińczycy. A wiesz, jak oni to robią? Najpierw pałeczkami zjadają ryż z tej zupki, a ty zjesz na przykład ziemniaczki widelcem, a resztę wypijają. Przechylają tą miseczkę tak jak szklankę. Teraz już kumasz? Przecież to będzie proste. Szybko leć po tą książeczkę, a ja przypomnę naszym widzom, że jeżeli macie ochotę wysłać coś do Oliwii, to tutaj zostawiamy Wam dane do naszego paczkomatu. Ja jej nie przyniosłam. Nos Ci się wydłuża. Wyglądasz jak Pinokio. Nie. Mam ją sam poszukać? Miałaś rację. Jednak nie masz tej książeczki, po prostu wyjęliśmy teraz inną. I nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I tak poćwiczysz rękę. Tylko co, znowu lewą? Czy prawą? Prawą teraz. Widzę, że już kończysz. Bardzo ładnie ci wyszło. Jestem z ciebie dumny. To jeżeli twoja praca domowa jest skończona, to pozwolę ci odpoczywać. No. Ale tylko chwilę, bo zawsze odpoczywasz długo, to dzisiaj będziesz odpoczywała krótko. I będziesz musiała posprzątać pokój. Co? Dlaczego ja? Bo w tygodniu tego nie robisz, to dzisiaj to zrobisz. Wyjątkowo. No dobra. I już ci wystarczy tego leżenia. Minęło całe 5 minut. Tak. I tak dałem ci fory, bo na początku sobie pomyślałam, że poleżysz tylko przez 2 minuty. Ale byłem taki łaskawy i dodałem jeszcze 3 minutki. Zaraz ci podam ścierkę i możesz zaczynać. A wiesz, dzisiaj sobie zrobiłam w przedszkolu? Aż się boję. Pokaż, jakaś gaga? My tu nic nie widzimy. Może w świetle wam pokażę. Ale uderzyłaś się po prostu, tak? Uderzyłam, widzicie? To niedobrze. Zagoi się. No. W sumie to zaczyna podobać mi się ten challenge. Ja nic nie robię, tylko Oliwii rozkazuję, a ona ciężko pracuje. Uff, skończyłam. Już? Zrobione? Jeszcze jak do tego ścierką rzuciłaś, tą ścierkę a też będziesz co? Musiała podnieść. Zawsze, to jak ja jestem dla Was miła, to dzisiaj muszę być dla Was. O tym nie pomyślałem. Nie, tylko nie to. Teraz będziesz mi dokuczać? Nie, ja tego nie lubię. Nienawidzę łaskotek. Proszę, Oliwio, przestań. Okej, ja też będę dla ciebie łaskawszy. Nie będę wymagał aż tak dużo rzeczy od ciebie. Ale to sobie wykombinowałaś. No, ładnie. Jeszcze sprawdzę, czy dobrze wytarłaś kurze. Spójrzmy tu. Idealnie. A domek? Świetnie. Piona. Mam dla ciebie kolejne zadanie. Jakie? Nigdy mi nie zrobiłaś masażu uszu. Poproszę. No co tak na mnie patrzysz? Takimi oczkami. To wolisz na przykład zrobić mi masaż stóp? Proszę bardzo. Ja nie żartuję. Co jest grane? Położę się koło ciebie. O, jak ładnie razem wyglądamy. Też ci tak zrobię. Gili, gili. A gdzie ty siedzisz? Na biurku? Ej, też miałaś dobry pomysł, bo normalnie siadasz na krzesełko. To dzisiaj możesz na biurko, ale wyjątkowo tylko dziś. I co, kawkę dalej pijesz? Czyli chyba nie jest taka zła. Nie. Przyzwyczaiłaś się już do tego smaku?
Lecimy gdzieś na spacerek, czy nie masz ochoty? Nie mam ochoty. Ale jest taka piękna pogoda. Zawsze chodzimy w piękną pogodę. A no tak, to jakby była brzydka, to byśmy poszli. Ewentualnie mogłabyś iść tyłem, bo zawsze chodzisz przodem. Także przemyśl temat. Ale nie możemy iść na plac zabaw, bo zawsze chodzisz na plac zabaw. To byśmy musieli iść na przykład do sklepu mięsnego po kiełbasę, bo tego nigdy nie robisz. Dlaczego? No właśnie, nie wiem dlaczego, bo ja uwielbiam kiełbasę. Nie kupujesz mi w ogóle, muszę sobie sam kupować mięsko. Ja to ci kupię. Dzięki, jesteś taka kochana. Mua. Coś jeszcze chcesz powiedzieć? Jutro to jeszcze troszeczkę będę miała ten challenge. Nie, twój challenge kończy się, jak będziesz się kładła spać, bo masz go 12 godzin, a nie całą dobę. Przypominam ci. Tylko jak ty będziesz spała, są dwie opcje. Albo na podłodze, bo zawsze śpisz na łóżku, albo po prostu nie będziemy dzisiaj ścielić łóżka, tylko na takim się położysz. Na takim złożonym. Dobra, na podłodze, bo tam mam więcej miejsca. Spoko, ale nie będziesz mogła mieć pościeli, tylko kocyk. No dobra. Okej. I zawsze śpisz w piżamie, to dzisiaj będziesz spała w ubrankach. O, widzę, że masz brudny rękaw. Chyba musimy zmienić bluzkę. Zawsze jak mam brudną bluzkę, to zmieniam. A dobra, możesz być w takiej, ale ja wiem, co bym zrobił, bo wiesz co, w sumie te spodnie też są brudne. Musimy jednak to wszystko zdjąć, wziąć te ubranka, przełożyć na lewą stronę i tak je założysz. Okej? Ale ja wtedy nie będę kamerował, nikt nie będzie patrzył. Myślę, że tak. Kochana, znalazłam twoje łapcie, które były w szafie. Ostatni raz je miałaś na nogach jakieś 2 tygodnie temu. Więc dzisiaj musisz w nich być, tylko nie tak źle je założyłaś. Tak, zapomniałam. Prawy łapeć idzie na lewą stopę. Pewnie będzie ci tak niewygodnie. A wygodnie jest mi. A to poczekaj, przejdziesz się i dopiero zobaczysz, czy jest ci wygodnie, czy nie. I co? No i poszła. Widzę, że się przebrałaś nareszcie. A pokaż spodnie, też są na lewej stronie? Tak, bo odstaje ci metka. Ale masz minę. I tak dzisiaj siedzisz w domu, więc nikt cię w takim stanie nie zobaczy. Nie martw się. A co ty tu trzymasz? Tableta. No chyba sobie żartujesz. Dzisiaj nie możesz używać tableta. Oliwia codziennie puszcza sobie jakieś piosenki, do których tańczy, albo wieczorem oglądamy przed snem bajkę. Niestety, dzisiaj ci tego nie wolno. Zabieram. Nie. Ech, dobra, muszę rozłączyć kamerę i załatwię tą sprawę. W domu się nie gwiżdże, zapomniałaś? Gwiżdżę, zawsze nie gwiżdżę w domu. Tak, właśnie miałem to powiedzieć, że nigdy tego nie robisz. Dobra, masz jakiś pomysł, co dalej? Może moje okna, bo są takie zakurzone. Czy ja dobrze słyszę? Może mam brudne uszy. Ty chcesz myć okna? Wyczyszczę ci. Ha, dzięki. I powtórz jeszcze raz. Wyczyszczę nam okna. Jednak dobrze słyszałem. Serio? Ty chcesz myć okna? Ale zmarzniesz. Jest już około godziny 17. Naprawdę, to się tylko tak wydaje, że jest ciepło na dworku. Wiesz co? My tylko tak chyba w środku. No okej, jak tak bardzo chcesz, to proszę bardzo, a ja idę grzać dla ciebie tą zupkę na kolację, bo o 18 dzisiaj idziesz spać. Czemu o 18? Bo zawsze kładziesz się bardzo późno, jakoś po 22. To dzisiaj musisz iść spać wcześniej. Dzisiaj na odwrót już zapomniałam. I jak to mówią, podano do stołu. A ty jeszcze myjesz te okna? Wystygnie ci zupka. Masz chwileczkę, dobrze, żeby dokończyć te swoje porządki
i zajadaj, bo inaczej będziesz jadła zimną zupę. Też wiem zimną. Ty, a w sumie dlaczego ja grzałem tą zupę? Przecież ty zawsze jesz ciepłą. To dzisiaj powinnaś zjeść zimną. Co? Gotowe? Dobra. Ale się cieszę. Zrób sobie przerwę. Za dużo dzisiaj pracujesz, zdecydowanie. Coś czuję, że jutro Oliwia za to będzie leżeć brzuchem do góry. O, próbuj. A, właśnie, i przyniosłem ci widelec, tak jak wcześniej obiecywałem. Nie ta rączka. Musisz zmienić na lewą. Dobra kolacyjka? Tak? Oliwia zajada, to ja w tym czasie pościelę jej łóżko, a raczej podłogę. Myślę, że na sam dół damy tą poduchę, jeszcze muszę przynieść kocyk. I gotowe. Na sam dół położyłem czerwony kocyk. Nie za dobrze mi to wyszło, jak widzicie. Oliwia będzie sobie go musiała jakoś rozprostować. Przykryję się drugim kocykiem, szarym, żeby nie zmarzła. I wiesz, co ci jeszcze powiem? Co? Nie możesz dzisiaj umyć zębów. Dlaczego? Bo myjesz je codziennie. No tak. Właśnie dlatego. No. Jak zjesz, od razu kładziemy się do twojego nowego łóżka. I idziemy dzisiaj spać razem. A wiesz czemu razem? Bo nigdy ze mną nie chcesz spać. To dzisiaj musisz. Ale zawsze z wami trzyma śpię. Nieprawda! Ty śpisz tylko ze skarbonitą. I tylko słyszę skarbonitka to, skarbonitka tamto, a GPS-ek też jest ważny. No wiem. Jak dobrze, nareszcie jest czas do łóżka. Zmęczona jesteś? Naprawdę? O godzinie 18 ty jesteś zmęczona? W takim razie ja jestem mega zadowolony. Bardzo chętnie pójdę z tobą spać. A, zapomniałaś jeszcze o przykryciu. Proszę bardzo. Przecież ja nie umiem się przykrywać. Umiesz, tylko ściemniasz. Nie. To co? Powiedz mi, czy podobał ci się ten dzisiejszy challenge? Czy jeszcze kiedyś go powtórzysz? Był taki tylko, że ze swojakami. Kiedyś tak, Oliwia nagrywała taki bardzo podobny challenge, ale z gangiem swojaków, zgadza się. Mami się podobało to wyzwanie. No właśnie. Bardzo dużo dzisiaj dzięki temu zrobiłaś. Właśnie. Pożytecznych rzeczy. Właśnie. Jestem z ciebie mega dumny. Właśnie. O, Oliwia się zacięła. Właśnie. Czy chcesz jeszcze coś powiedzieć do naszych widzów? Właśnie. W takim razie kończymy właśnie ten odcinek. Dzięki, że z nami właśnie byliście. Oczywiście pamiętajcie właśnie o łapkach w górę, o subskrypcji i o dzwoneczku. Ja się kładę obok Oliwii i mówię wam do zobaczenia w jutrzejszym bystrzakowym odcinku. Pa, pa, całuski 102! Pa!